Jakie są wymagania, aby zostać szeryfem, jeżeli chodzi o wiek, o jakąś sprawność fizyczną i czy trzeba być obywatelem, czy wystarczy przyjechać na zielonej karcie? Musisz być obywatelem Stanów Zjednoczonych. Musisz przejść testy fizyczne i musisz przejść testy psychologiczne. No i oczywiście musisz przejść przez ten odkrywca kłamców, nie? Przez ten lie detector. Tak. Musisz, że nie, i twoja kartoteka jest sprawdzana, przestępstwa poprzednie, nadużycie alkoholu czy narkotyków jest bardzo dużym wpływem. Jakbyś miał jakąkolwiek problem, na przykład coś mi mówili wcześniej, co ten futbolista miał, to na przykład nigdy by ci nie wzięli do pracy, nie? I no i oczywiście jakieś inne przestępstwa z bronią, jakieś... przestępstwa, które komuś zrobiły krzywdę. Małe przekroczenia, na przykład mandaty za jazdę za szybko, to się patrzą tego... Tak. Na to się nie zwraca uwagi. Na przykład jakbyś miał oskarżony byś za jazdę pod wpływem alkoholu, to prawdopodobnie też ci nie przyjmą. Ale to jakim wieku najpóźniej można pójść do policji? Ty mówiłeś w poprzednim wywiadzie, że byłeś trzecim najstarszym. Ja miałem wtedy 36 lat, zacząłem, a miałem kolegę, co miał 52, co ze mną zaczął. Także oni ze względu na warunki fizyczne, nie, bo musieliśmy zrobić ten, oni mieli taki standardowy test, my musieli, który był coraz mniejszy, czym miałeś więcej lat. Znaczy, musieli w odpowiednim czasie przelecieć 1,5 mili, nie? No to 1,5 mili to jest 2,5 kilometra niecałe. No. To ja musiałem to zrobić poniżej 14 minut, to tak nie był to szybki bieg, ale musiałeś biegnąć. Musiałeś zrobić ileś tam, wiesz, to były takie testy fizyczne, musiałeś to przejść. Nie, i ten, no, byłem wtedy trochę szczuplejszy. I ten, no i pompki robiliśmy, przysiady, no i później musiałeś przejść przez całą, i ludzie się wykruszali w czasie akademii, bo było dużo na przykład technicznej walki ręcznej i takiej obronnej, nie? Kontroli więźniów, takie rzeczy, jak się nie potrafiłeś tego zrobić, no to ci nie mogli wziąć, nie? Do tej pracy, nie? No i strzelanie z broni musiałeś się zakwalifikować, no i kod kryminalny musiałeś poznać, odpowiednio zdać testy pisemne, nie? A i później całe procedury działania operacyjne, więźni i tak dalej, tak. Jazda samochodem defensywna, wiesz, i myśmy, ponieważ jeździli autobusami i mieliśmy też duże weny, nie? I to na autobus to byś musiał mieć odpowiednie prawo jazdy, to tego nie uczyli, ale wenami, no i normalnymi radiowozami musiałeś jeździć w odpowiednim czasie, zrobić kurs, wiesz, jazdy, wiesz, przyjechać pachołki, takie rzeczy, gwałtowne hamowanie, kontrola pojazdu i takie rzeczy. Ile ty miałeś lat, jak poszedłeś do policji? 36. 36. To co cię nawet skłoniło jeszcze do tego? No, to poznałem gościa, co mu szeryfem mnie namawiał, remontowałem mu piwnicę, robiłem mu dodatkowe mieszkanie na dole w piwnicy i on mnie namawiał. No właśnie, w jednym komentarzu też było, pozdrawiała cię osoba, z którą pracowałeś właśnie na budowie, gdzieś tam było, mówił, pracowałem z Krzysiem na budowie. Nie zauważyłem. Gdzieś tam w komentarzach się pojawiło, bo Krzysztof, do tego dojdziemy jeszcze, bo to życie twoje prywatne też widzów nie zainteresowało. Idziemy dalej. Czy wy mieliście jakieś treningi podczas pracy, czy liczone jako praca na przykład? Na przykład treningi, musiałeś się kwalifikować kwartalnie z bronią, musiałeś iść na kurs i odstrzelić. Specjalny kurs strzelania, musiałeś to nie jest kurs, to była jakaś, to nie był trening, to był egzamin strzelania. Gdy mogłeś się przygotowywać do niego ile razy chciałeś, ale musiałeś go zdać. Jak strzeliłeś poniżej 85%, to musiałeś powtórzyć, jak po trzech razach nie zdałeś, nie strzeliłeś poprawnie, no to ci zabierali prawo noszenia broni. Jak nie możesz mieć broni, nie możesz pracować w mundurze, szedłeś pracować w cywilu. To musiałeś iść na, wiesz, przejść, musiałeś iść do akademii z powrotem i przejść następny kurs strzelania. To się zdarzało bardzo rzadko, ale było, nie? To przykład. No i mieliśmy co roku, mieliśmy ćwiczenia, żeśmy mieli szkolenie przez tydzień. Minimum 40 godzin rocznie mi się wydawało, że robiliśmy różne rzeczy taktyczne, fizyczne, no i też sprawdzałem się, jak się na przykład na matach, gdzie robiliśmy zapasy, nie? Czy myśmy używali technikę walczenia, Shido, to jest taka obronna technika, nie? Co ty nie atakujesz, kogo się bronisz i kontrolujesz więźnia przez wyginanie, nie? Kontroluje, wiesz, tych łokci, łokci, ramion, nie, nóg, czy głowy, nie, i ten, i obronne takie rzeczy bardziej. Nie? Czy szeryfowie mogli jeść jedzenie te, które jedzą więźniowie, czy mieli swoje? Ja widziałem wielu razy, jak jeszcze były wtedy otwarte te nasze jadalnie dla więźniów, to czasami oficer był głodny, to wziął tacę i jadł przy nim. Ja bym tego nie robił, bo to więźniowie robią. Myśmy mieli osobną kuchnię, osobne gotowanie jedzenie dla oficerów.
w stołówce więziennej. Czy w mieście troszeczkę coś innego? Czy... Mieliśmy do inne, co, totalnie inne. Dlatego na przykład jak miałem jakiegoś gościa, co jak myśmy mówili w tam poprzednim wywiadzie o kapusiach, a miałem kogoś, co szanowałem, stałą recydywę gościa, nie? Miałem kilku takich, co jak go widziałem, to wiesz, to z szacunkiem, wiesz, do gościa. To mnie, wiedziałem, że ten gość, jak jest, to ja będę miał spokój w całym budynku, bo on mi wszystko załatwi, nie? No to ja mówię, to zrób mi kanapkę z szynką czy z czymś, nie? Albo hamburgera mi zrób. Ja to zawiałem w papier i podchodziłem, tak jak to, żeby widzieli, podchodziłem do niego, co jedy, jak się masz, okej, okay, dobrze, o, hej, tu jest trochę coś dla ciebie, ze względu na szacunek, o mój right on boss, nie? I to była taka krótka rozmowa i także... Były takie momenty. Czy więźniowie mogli zamawiać sobie przed pizzę do celi? Nie, ale robili sobie pizzę. Sami mogli sobie ugotować. Jak oni gotowali? To jest ciekawe. Bo żeby ugotować tą zupę, nie? Czy cokolwiek, to oni robili. Na przykład co robi burrito, co robili, to pizza może nie była, to brałem te kluski, nie? I na przykład na tą taką suszoną kiełbasę jak salami, nie? Kupią ser jakiś taki w woreczkach, nie? Później do tego wezmą te, znasz takie chrupki chilos, nie? Czy te pork rinds, to takie były zrobione ze skóry, ze świni, takie smażone te. Ja to widziałem w Polsce, gdzieś sprzedają. Te, takie prażonki ze skóry świńskiej, nie? To oni to pokroją, nakruszą do tego i oni przyjdą do tego i powie, hej boss, daj mi worek na śmieci, nie? Takie mniejsze mieć, nie? To, bo muszę mieć dwie, nie? Dlaczego? Bo jak wsadzisz do jednego, to się będzie pocił, jak wsadzisz do dwóch, to ci nie będzie pocić, nie? To oni to wlewali gorącą wodę, wiesz, z kranu, taka jaka była do kąpieli, wiesz, to ona może ma, nie wiem, 40 parę stopni i oni to mieszają, wiesz? Mieszają, zawijają, pielęgnują, zawijają w koce i to siedzi pod łóżku pod koce. Nie, i później się zbierają, otwierają to takie piękne, wiesz, rosta, stają w kupie i każdy ma swoją łyżkę i wszyscy jedzą tak z jednej miski, wiesz. I mój przechodzi, a ja mówię, jakie pyszne. A on mówi, wyciąga łyżkę, co, szeryf, spróbujesz? A mówię, a dziękuję, właśnie jadłem. Teraz przechodzimy do tematyki gangi i więźniowie. Tutaj jest pytanie o gangę latynosów, o tym mówiliśmy w poprzednim wywiadzie, ale czy w trakcie służby dochodziło do takich starć gangów, że ktoś zmarł na przykład, albo był ciężko pobity i trzeba było go wywozić, zabić do szpitala? O ja, były takie przypadki, gości pocięci. Jak gangi się biją, to jak patrzysz się po ich ranach, jak są zrobione przez ten sięg, nie, co jest ten nóż zrobiony w nich, to może być... Ja widziałem z plastiku zrobione, z metalu, w różnych, z byle czego, nawet z kubka widziałem zrobiony do kawy kubek. Był taki plastik, był twardy, taki, że jak go uderzyłeś, mogłeś go złamać, że on się nie wyginał, wiesz, i wtedy go oszczyli, robili to i zawijają to w kawałki materiału, żeby sobie ręki nie pokazali. I to może, przeważnie najlepsze to jest kujący nóż, taki, żeby miał zaoszczony przykład kawałek grubego druta i zaoszczony na końcu. Żeby wbić można. Wbić, nie? I to zależy, jak wiesz, jak chcą kogoś zabić, to przeważnie będą go kłuć po szyi. Bo jak ci trafi w aortę, no to masz 12-15 sekund po tobie, nie? To jak ci będzie podejdzie do ciebie od tyłu i cię będzie dźgał, nie? No to wiesz, że cię chcesz zabić, no to jest niebezpieczne, nie? No i były przypadki takie. Tak zabili jednego z naszych oficerów w 76 roku, Osborne, że zrobili, to było tak, zaaranżowana była bójka, że się więźniowie biją, on podleciał zareagować, żeby się ich rozdzielić, a gość poleciał z tyłu do niego i mu podciął, wiesz, pociął mu gardło i zanim go wyciągnęli, to już nie, żeby to parę sekund się wykrwawić momentalnie. Jak często dochodziło do jakichś rozrób podczas twojej służby? Zdarzały się rozruby. W pierwszych 10 latach mojej służby, to zanim oni przebudowali to więzienie, było bardziej otwarte, właśnie były wypuszczaliśmy ich na zewnątrz, na te ogródki, nie, co tam sobie grali w piłkę koszykową i biegali dookoła i podnosili ciężary. Było dużo więcej więźni. Później jak rozbudowali te więzienie, zburzyli te stare budynki, większość wybudowali nowe więzienie, a szczególnie zrobili to więzienie, ten areszt taki w centrum Denver, gdzie wszyscy przechodzą przez proces, jak ich przyjmują do więzienia, to mieliśmy dwa więzienia, jedno w centrum Denver, co policjanci ich zwozili, albo myśmy jeździli po nich do aresztów więziennych, bo w Denver było kilka, nie jest jeden budynek, u nas było 7 districts dla policjanci, gdzie mieli swoje jednostki w 7 miejscach w mieście, nie? Była komenda policji, nie? I ty musiałeś jechać, odebrać, bo już mieli ich areszt, był pełny więziów, jechałeś
tym wenem dużym, nie? Gdzie miałeś specjalny wen dla więźniarka taka i pakowałeś, że zawsze dwóch oficerów jechało i pakowałeś więźniów skutych do tego i przywoziłeś do więzienia i później ich rozkuwałeś, przychodzili osobistą odprawę i później wchodzili, żeby ich procesować, przechodzili na, żeby ich zamykać do więzienia, nie? To trwało czasami po 15 godzin, zanim to przeszło. To wykończeni, śmierdzący, źli, nie? Pijani jeszcze, nie? To jest, wiesz, to nie jest przyjemna praca. Więzienia to ludzie, jak są stracone, zdają sobie sprawę, przecież wieją i zdradzą sprawę z tego, że stracą swoją wolność, to mogą być bardzo agresywni, nie? To mogą tam, w tym mieście, w tym całym booking area, to się nazywa, mogą się zdać zamieszki, to trzeba ich odseparować, pozamykać, bo muszą być zamknięci. Na przykład jak ktoś od razu jest agresywny, się zamyka go osobno do innej celi, nie? I wtedy jak było stare to więzienie, to było więcej tych problemów mieliśmy, bo to był całkiem inny system kontroli więźniów. Więzienie było przeludnione, było za dużo ludzi, część więźniów nie miało swoich łóżek, spało na ziemi, na materacach. I to wtedy było więcej, wiesz, kontroli, nie było miejsc, żeby ich porozdzielać. Na przykład czasami się zdarzało, że pomimo, że położyli dwóch gości, co byli z innych gangów w tym samym budynku, nie? To myśmy latali, to jest alarm, oficer uderza alarm na radiu i główna kontrola, co kontroluje wszystkimi drzwiami, w całym woła, mamy alarm, budynek 12A. I wtedy wszyscy oficerowie, którzy nie są na swojej służbie, tylko coś robią, chodzą, bo była grupa ludzi, co tylko chodzą po to, żeby biec do alarmu, nie? Albo na przykład poszedłeś na lunch, jesteś, siedzisz w jadalni dla oficerów i jesz sobie lunch i nagle masz alarm, to wszyscy zostawiają te talerze, gdzie stają i biegną do tego budynku, nie? Także czasami wybiega 20 osób, wpada do budynku, a tam się i więźniowie biją, nie? Na przykład ja raz poleciałem z gościem na trzecie piętro, a była dwóch więźniów się biło, a oficer im mówił stop, ale wołał bardzo cichym głosem, bo była bardzo dobra pikla i on się patrzył. To jest niebezpieczne, bo jak sobie krzywdę zrobili, to było możliwe go usunąć z pracy. Ale on mówi, oni się tak pięknie bili, nie było żal ich przerwać. A to nie jest śmieszne, w sumie teraz wiesz. Ale i goście się tłukli, no to mówią, wow, oni mają naprawdę skills, jak to się mówi? Umiejętności, to nie są jakieś chomps, nie? No, także. Jak często dochodzi do segregacji rasowej, do rasizmu? Tu wcześniej wspominaliśmy, że często te gangi są związane z pochodzeniem, czarni, latynosi. No, swoje trzymają się swoich, tak samo jak masz ruskie gangi, nie? I masz na przykład meksykański gang to będzie inny niż latinoski gang, nie? Masz na przykład byli Sorenios i Norteños, nie? To były dwa gangi rywalizujące się i one pochodzą z Kalifornii. Norteños, północna Kalifornia, San Francisco area, no, a Sorenios, południowa Kalifornia, Los Angeles, nie? I oni przeciekają tak, wiesz, do innych stanów, nie? I u nas było bardzo dużo w Colorado Sorenios, ale jak trafiłeś na Norteño, to nie mogłeś ich razem dać, nie? I oni się trzymali sama. Znowu meksykańskie gangi, to była meksykańska mafia, to związali byli z kartelą meksykańską, to przemyt narkotyków albo ludzi, nie? Bo też przemycają ludzi, nie? Prostytucja i tak. I to oni mieli, trzymali się, oni dyskryminowali trochę latinowców, nie? A jak szczególnie jak nie mówił jeszcze po hiszpańsku, no to się dyskryminowali, nie lubili się zbytnio na bardzo, ale się dogadywali, jakby coś do czego przyszło. No i czarnoskórzy to Amerykanie na przykład urodzeni w Ameryce, to mieli swoje grupy też, bo na przykład jak był jakiś czarnoskóry się trafiał z Afryki, nie? Gość z Nigerii czy gdzieś skądś, poznałem takiego gościa wykształconego zresztą, bardzo tyle, to on się tak raczej nie trzymał, on się raczej trzymał z białymi, bo miał więcej wspólnego z Europejczykiem, się dogadać gdzieś z Amerykaninem czarnoskórym z Ameryki. Się trzymali osobno. Ale ja wiem, więźniowie w ogóle tak rasizmu nie tolerowali. Jak ktoś robił to na podstawie rasistowskim, to reagowali na to szybko. Ja miałem takiego więźnia z Kentucky, też był white supremacist, był neonazi jakiś, idiota totalny. I on czyta, dosłownie miał w rękach książkę Hitlera Mein Kampf, nie? Moja wojna, nie? Ja podchodzę do niego, cię powaliło, facet, ty wiesz, gdzie ty jesteś? A on mówi, ja mam swoje prawa, wiesz, do mnie. Ty, ale masz prawa, tylko twój mózg nie ma żadnego rozsądku. Ja mówię do tych więźniów, mówię, słuchajcie, teraz będzie obiad, tylko ja przychodziłem na 16, akurat się zaczęła kolacja. Będzie kolacja, proszę mu nie dotykać włosu na głowie, a tego durnia zamknę do celi, tam gdzie powinien być sam, bo on nie może po prostu, ktoś mu krzywdę zrobi, to proszę was, nie, bo ja nie chcę pisać raportu. Zrozumiane? Zrozumiane. No tylko na to dobra, mi się nic nie stanie, bo ufałem, że jak powiedziałem, to tak ma być, nie? No ale
poszli na obiad, nie? To wypuszczam ich po 10, schodzą schodami z trzeciego piętra, bo akurat byłem na trzecim piętrze. Schodzą, tam było ich może 60 paru więźniów, schodzą i to trwa półtorej godziny, zanim wrócą, nie? To z tym, zanim zejdą, zjedzą i wyjdą z powrotem. Słyszę łomot na schodach. Oficerowie wołają: alarm, alarm na schodach, bijatyka, nie? Ja mówię, co się stało? Nie, to ja nie mogę wyjść z budynku, muszę być, bo jak ktoś nie poszedł na obiad, muszę go pilnować, nie? To się mówiłem, coś tam, no pobili tego gościa. Tego, co ma swoje prawa, nie? A ja mówię, taki zły jestem, aleście mnie oszukali, bo ja wam teraz zrobię, będziecie na łóżkach leżeć cały dzień, rozwalę wam wszystkie łóżka, rozwalam wam waszą całą komistą, te twoje wasze żarcie, te zupki. I wam nie będzie oglądać telewizji, nie będzie nic, mówię. O, mówi, boss, czemu ty na nas krzyczysz? Ty mi powiedział, żeby nie dotykać w budynku, a nie na schodach. A ja mówię, no tak, faktycznie. No ja na to dobrze, dobra. Włączaj się, to będziemy mecz oglądać. No i widzisz, jak ciebie Krzysiu słuchali. No. Co na przykład z takim więźniem, któremu zmarła żona, siostra, mama? Czy on mógł wyjść na pogrzeb, pożegnać się z nim? Zdarzały się takie przypadki, to trzeba było błyskawicznie, to wtedy oficer, jak masz dobrego oficera, to on wydzwania do sądu i mówi, musimy mieć zezwolenie od sędziego, że gość ma iść na furlough, to się nazywało. To wtedy on, jego się ubierało w cywilne ubranie, jak on nie mógł mieć długiego wyroku, nie musiał mieć na przykład takiego wyroku, że on spowodował komuś wielką krzywdę, to nie mógł być taki wyrok, że był zżyty bronią czy coś. Jakby to jakiś mały ptaszek, nie, to ubierałyśmy go w cywilne, miałeś wrócić o tej godzinie. Czasami, wiesz, i go wypuszczaliśmy normalnie. On podpisywał papier, że wróci, to był furlough, nie. Ja miałem taki przypadek, że miałem dwóch braci i oni byli w osobnych budynkach i ich mama umierała. I oni szli razem, te dwa budynki pozwalało im się iść razem na obiad. Ja widziałem, że oni to przeżywają i cały czas są na telefonie. Jeden dzwoni, drugi dzwoni, a to 3,75 dolara, bo było za pół godziny rozmowy. Ich mama była w takim stanie, że umiera. I oni szli zawsze na obiad, rozmawiali, to co zamani, nie? I ten, ja mówię do niego, ten gość miał, nie znam nazwy, miał na imię Joseph, ale jego nickname był Peaches, bo on był kobietą, on był transgender na ulicach, był prostytutką męską. Ja do niego mówię, Peaches, mówię, ty, co się dzieje, co tam z waszą mamą? Mówi, no jest krytycznie, pewnie będzie umierać. Ja mówię, to słuchaj, to ja przeniosę ciebie ze swoim bratem, tak by ci dzwonić, będzie razem, nie musicie to leczyć. To on był tak, mówi, o, super, boss, dzięki, boss, nie? No jak przeniosłem z jednego budynku do drugiego, żeby byli razem, to wtedy mogli, wiesz, przeżyć to, wiesz, bo nie możemy ich wypuścić do konającej mamy, nie? No i... No, chociaż mogli odbyć. Bo mogli się ten, wiesz, bo to nie jest nawet... Człowiek jest człowiekiem, nie? I oni mieli... A jego brat to znowu był większy ode mnie. I nie był bardzo taki, wiesz, jakbyś go podenerwował, to prawdopodobnie bym mógł ze mnie zrobić parę rzeczy, wiesz? Także, wiesz, wolę, bo będzie bezpieczny razem ze swoim siostrzyczką, nie? Przez siostrzyczkę załatwiałem. Przez siostrzyczkę załatwiałem. Bezpiecznie. Co jeżeli chodzi o bractwo aryjskie? Czy takie jakieś... No. Miałeś kontakt z nim. No to właśnie ten Nathan Till to był taki jeden. Była taka ekipa, nazywali Crew 211 Crew, to 211 Crew. To oni byli bardzo niebezpieczne, bo oni coś mieli z tą, że ona handlowali metamfetaminą i też zdobywali te nielegalne narkotyki ze szpitali. I oni wciągali w to pielęgniarki, wiesz, ludzie, którzy pracują w szpitalach i zdobywali. To oni byli motywowani, to te biało-rasistowskie takie organizacje, to pochodzą z więzień przeważnie. Ja nie znałem takich ludzi na zewnątrz nigdy, tylko w więzieniu i niestety, ponieważ biali mężczyźni stanowią mniejszość w więzieniach w Stanach Zjednoczonych, w większości, na przykład w Chicago to się boją, że jest dużo mniej niż 30%. No tam jest też taki bardziej czarne miasto. Cook County na przykład, nie, no to oni, nawet jak nie mają poglądów rasistowskich, to jest bardzo możliwe, że oni się połączą z takim rasistowskim gangiem w więzieniu ze względu na bezpieczeństwo. Jak wyglądało wyposażenie więźniów, jeżeli chodzi o cele? Czy dostawali tam jakieś talerze, widelce, kubki? I co na przykład, jeśli chcieli się ogolić czy obstrzyc? Jak przychodziłeś do więzienia, do celi na przykład, nie? To miałeś na sobie mundurek swój i nawet dostawałeś buty. Jak ja zaczynam, to mogłeś mieć swoje buty, ale to był problem zawsze, bo jak miałeś Michael Jordan buty w więzieniu, to każdy chciał ci to ukraść, nie? Później bójki są o buty, nie? To my się bijemy o buty kogoś, to nie robiło sensu. I w końcu oni się zdecydowali, że będą klapki kupować. Takie fajne, różowy kolor, oni bardzo ładnie w nich wyglądali, jak szli do sądu po śniegu w tych klapkach, to było przyjemne.
Ale jak przychodzisz, to miałeś koc ze sobą, miałeś dwa prześcieradła, poduszek nie ma, miałeś kubek taki plastikowy, szczotka do zębów i miałeś grzebień i może pastę. Jak mieli pastę, to ci dawali pastę do zębów, nie? A co jeżeli chodzi o ogolenie włosów czy brody? Jak chcieli się ogolić, to było, w każdym budynku był harmonogram dnia i na przykład jak powiedzmy rano, nie? Oni rano wstają, myją się, idą na śniadanie, wracają z śniadania. Teraz już serwują śniadania zawsze w budynkach, nie? To jak jest posprzątane po śniadaniu, ci więźniowie, którzy serwują to jedzenie, oni zbierają, to są takie wózki z podwójnymi tacami, także oni nie mają talerzy, bo te tace przychodzą już napełnione dla nich. I są przykryte, taca przykrywa tace, te tace są izolowane, że jak to w miarę przychodzi takie letnie, nie? To jedzenie. I jest policzone są ile tac, ile masz więźniów, to oni wiedzą, przesuwają ile masz w budynku więźni, przesuwają ci te tace i jest zawsze parę ekstra tac, jakby się któraś wysypała. No i ci, co rozdają te tace, dostają dwie tace, nie? To oni mają za to zapłacone dwoma tacami za jedzenie. I jak oni to wysprzątają, zmyją podłogę, bo oni myją podłogę trzy razy dziennie w więzieniu. No tak, brudą, czy... Myją, nie, po prostu ma być mycie. To takie, co będą robić? Nie, no to, to wszyscy na łóżka po jedzeniu, nie wolno im chodzić, bo ci zamiatają i myją, nie? Wywiozą wózki, no i wtedy później od godziny powiedzmy 10 do 12, oni mogą dostawać ode mnie equipment taki, nie? Do golenia czy do szczerzenia. No to oni przychodzą i sobie, to ja miałem zawsze, ja musiałem, przychodziłem na budynek, to musiałem policzyć, że mam żeletek. To były jednorazówki takie, nie? To miałem 50 żeletek przeważnie i było 10 brudnych, no to muszę mieć 40 czystych, nie? No to ja później wydawałem te żelety, wpisywałem, brałem od nich ich... numer identyfikacyjny. No w sumie oni mieli wnosili wtedy takie karty identyfikacyjne ze zdjęciem. Ja to brałem, dawałem żeletkę, wpisywałem, wziął żeletkę, nie? I on mnie przynosił, oddawałem i trzymałem kontrolę na to. I miałem też do szczerzenia włosów maszynki elektryczne. Oni wkładali to. Musiałem otworzyć kontakt, bo kontakt był zamknięty na klapę, na kłódkę. Dlaczego? No bo robili sobie, zapalaliby sobie fajki, nie? No rozumiem. Telefon, tak, jak telewizor był włożony do kontaktu, też był zamknięty na kłódkę, nie? No, ale z telewizorem nie mieszali, bo lubili oglądać telewizję cały dzień, nie? No i ten, i to jem dawałem, to jem się strzygli włosy. No i te maszynki były tak używane, że one padały często. To ja jak mówię, dobra, to on mówi, boss, musisz nam nową maszynkę załatwić, bo tam już nie szczyżę, nie? No to bo tam ludzie byli faktycznie fryzjerzy, to zarabiali kupę kasy, jak strzygli. Teraz przechodzimy do tematu porównań i tu, jeśli nie będziesz znał odpowiedzi ze tego, że nie wiem, jak dobrze znasz więziennictwo w Polsce, bo dużo też i kolegów po fachu z Polski zadawało pytania. Jakie stopnie służbowe są w USA? Jak to dokładnie tam wygląda? Bo chciałbym porównać z naszymi realiami. Czyli myślę, że to pytanie od kolegi po fachu w Polsce. Aha. Jakie są stopnie? A no to też zależy od w jakim, gdzie pracę więzieniu. U nas było proste, był sheriff, nie? To był taki podstawowy deputy sheriff, to ja byłem, nie? Ja nigdy nie awansowałem, bo mogłeś zostać sierżantem automatycznie. Musiałeś przejść odpowiednie testy na sierżant. I sierżant był taki, co kontrolował jakiś wydział w więzieniu, nie? Miał pod siebie, nie? I on przychodził na przykład na odprawę tego i on przychodził po budynkach, sprawdzał, wszystko jest ok. I jak coś się stało i ty musiałeś napisać raport, to ten sierżant sprawdzał ten raport, nie? I podejmował decyzję i później musiał podłączyć swój opinię tego raportu i przedstawiać to do kapitana i to był następny. A kapitan to był jakby commander całego watch, to myśmy mieli jednego kapitana przeważnie, co jest odpowiedzialny za cały wydział, wiesz, czy budynku, nie? A ten kapitan znowu był odpowiedzialny do majora, nie? I on musiał się podjąć, a tych kapitanów mogło być kilku, nie? Bo na przykład był wydział, że gdzie kapitan był potrzebny w wydziale na przykład tym, co wychodzili ludzie do pracy, nie? To on prowadził inny wydział, to był, a później był kapitan na całe ogólne więzienie, a później był, gdzie był special management, to znaczy tam, gdzie są ludzie pod zamknięciem, nie? To są ci pedofile, co mówiliśmy, niektórzy transgender ludzie byli też pozamykani, bo nie mogli się wypuścić na tym. Na przykład ludzie, co byli w zamknięcie 24 godziny na dobę, tylko ich wypuszczałeś na godzinę w izolacji, totalnej izolacji, mordercy, tacy rzeczy, nie? To był special management, nie? Także oni byli osobno. No i był też również kapitan, który prowadził na przykład wydział kobiecy. To była na przykład kobieta kapitan przeważnie, bo... Także było to no i major, no i a po major już był chief, nie? Tak jak wódz, nie? To był ten najwyższy. To był wódz i wódz miał swoje wydziały, a później najgłupszym gościem był szeryf. I szeryf był już tym takim bogiem. Komendantem. Komendantem tego, tak. Jakie widzisz największe różnice między
policją polską, a amerykańską? A, że policja, bo Polska, policja to jest na całej Polskę, nie? Bo Polska jest wielkości Colorado mniej więcej, troszkę... Troszkę większa od Colorado, nie? No to jest jeden wydział, nie? I to jest tylko to, no to jest może dobrze, bo jest bardzo dużo, tak być może, nie wiem, bo ile w Polsce jest policjantów, bo w Nowym Jorku jest 30 tysięcy, nie? Nie mam pojęcia. U nas było może 700 szeryfów, w naszym wydziale mieliśmy 2,5 tysiąca, a wyjeździe 700. 700 pracowników. I to chyba razem z tą, z sierżantami, kapitanami, majorami. No także, no nie wiem, no to jest ciekawe, nie? To jest dobre w Polsce może dla nich, że oni, jak na przykład mu się nie podoba praca w Gdańsku, to może pojechać do Zakopanego, zrobić przeniesienie, nie? Mhm. Ja bym z Denver nie mógł pojechać do Nowego Jorku, musiałbym złożyć aplikację i zacząć od nowa. Inne przepisy mogą być. I całkiem inne, to może pod tym względem. Jasne. Jak postrzegany jest zawód policjanta przez społeczeństwo amerykańskie, a w Polsce nie jest to zbyt atrakcyjny zawód? Jak na ciebie patrzyli Amerykanie jako szeryfa, jako stróża praw? Wiesz, w większości ludzi byli pozytywnie. Jak szedłem w mundurze gdzieś, zaczynałem się gdzieś, albo musiałem jechać, gdzieś stanąłem na stacji benzynowej, większość ludzi mi powiedziała: hej, dziękuję ci za twoją służbę, nie? To się często mówi, thank you for your service. Do żołnierzy, do strażaków. Do żołnierzy, tak. Dużo większości ludzi. Nawet ja się nie zatrzymywałem na przykład w takiej miejscowości, w takiej okolicy, nie, gdzie są ci Bloods albo Crips, nie, bo powiedzieli F you motherfucker, nie, rozumiesz, nie, go die pig, nie, także to wiesz, zależy z kim rozmawiasz, nie? Jaki poziom intelektualny, nie. No i też były też problemy, te słyszałeś na pewno w dziennikach te wypadki z tym Ferguson, Missouri, co był ten, zginął czarnoskóry, co, tak, no tak, i później tak, te zamieszki, co było teraz niedawno teraz z tym, protesty w Minnesocie, nie, na Black Lives Matter protest, nie, to też to oni są bardzo negatywnie nastawieni dla policji, nie? No i... Więc zależy od środowiska. Ja też mam wrażenie, że chyba zawód policjant w Stanach troszeczkę coraz mniej cieszy się dobrym zainteresowaniem. Że mimo wszystko kiedyś cieszył się większym szacunkiem niż obecnie. Że może poprzez te protesty, czy gdzieś troszeczkę jakby może szacunek do policjantów spada, tak. Czy tak na to nie patrzy. No to jest przykre, bo wiesz, naprawdę, bo nawet ci ludzie, co nie szanują ich, w pewnym momencie będą potrzebować policjanta, żeby obronił im ich dupę, nie? No taka prawda. No i będą płakać, albo ci ludzie, co protestują przeciwko policjantom, później jak im się krzywda dzieje, to I'm gonna call 911, nie? To jest u was 12-12 czy coś? 112 może. 112, no. To będę dzwonił, a kto przyjedzie, będzie ryzykował życiem, żeby tobie bronić tą dupę, właśnie ten człowiek tu służy. To jest powołanie, no i ja uważam, że powinno się szanować. Czy są źli policjanci? Oczywiście, w każdym kraju. Ale w większości ja nigdy nie poznałem, na palcach jednej ręki może bym policzył gości, co nie powinni być. Teraz temat bardzo prywatny, bo to są pytania prywatne do ciebie. I no już długo ten wywiad nagrywamy, to prosimy o krótkie odpowiedzi. One są też takie, no, raczej krótkie. Jakim motorem jeździsz? Harley Davidson. The Hawk. Jak to się stało, że wyjechał pan do USA? Czy ma zamiar wrócić do Polski i dlaczego wyjechał? No w Polsce już jesteś, ale dlaczego wyjechałeś? Zaraz przed stanem wojennym było tak w Polsce ponuro i ja z kolegami tam pracowałem w poprzedni rok na OHP, byłem w NRD, mi się udało dostać. Mm-hmm. I byłem przy tym Berlin Wall, nie? Przy tej ścianie berlińskiej i widziałem oficera amerykańskiego po stronie wschodniej w NRD, jak kupował lalkę dla córki. I zaczęło mnie to tak coś mi w głowie strzeliło, miałem 18 lat, przyjechałem do szkoły, do kolegów, mówię: ty chłopaki, no nie uwierzycie, to coś tam musi być, mnie to korci, ja mówię: to zobacz, w sklepach nic nie ma, to polityczna sprawa. No, jedziemy, wyjeżdżamy za granicę, gdzie zaczęliśmy myśleć na tym, Stany, Kanada, Australia, wybraliśmy Australię i kupujemy Harley'e, będziemy tirowcami, będziemy iść na tirach i kupujemy Harley'e, nie? No żeśmy zrobili plany i się dzięki Bogu nam udało uciec przed stanem wojennym do Austrii. No oczywiście plany się trochę zmieniały, chociaż mój jeden przyjaciel jest w Australii tirowcem, jeździ na Harley'u. Rozmawiałem z nim wczoraj. Cześć Słomek! Tu jest bardzo polityczne pytanie, ale to podejrzewam, że to jest kwestia tego, że na końcu wywiadu gdzieś PiS jako pokój. Tak. I czy Krzysztof jest miłościkiem PiS-u? Nie, ja zrobiłem ten peace sign i w ogóle nie przyszło mi do głowy. Nie miałem żadnej politycznych tutaj intencji. Nie było. To ile w końcu miałeś lat, jak zaczynałeś? Już o tym mówiliśmy. 36. 36. 36.
Jak wyglądały twoje początki w USA? A to ja miałem szczęście, bo mój członek rodziny, brat mojego dziadka, mieszkał w Stanach. Po wojnie on walczył pod Monte Cassino, był bohaterem polskim, który nie mógł wrócić do Polski, bo był według tamtego prawa był niepożądanym. I on wylądował w Ameryce i on mnie sponsorował. Także ja dzięki jemu przyjechałem do Ameryki i w sumie miałem to szczęście, że po paru tygodniach pobycia u niego w domu poszedłem na studia. I się zakwalifikowałem, żeby pójść na studia i studiowałem w Ameryce zanim... Co studiowałeś? Bo to jest kolejne pytanie. A, studiowałem, wiesz, na początku mechaniczne inżynieryjne studia. I byłem bardzo blisko, ale się... Plany zmieniły, moja dziewczyna została moją narzeczoną. Ona skończyła studia, a ja miałem jeszcze 2 lata do zrobienia. To ja przerwałem moje inżynieryjne studia i zrobiłem tylko kreślarza, zrobiłem dyplom, nie? I szybko i pobraliśmy, wzięliśmy ślub i wyjechaliśmy do Colorado zaraz po tym ślubie. Gdzie uczyłeś się angielskiego? Znałeś przed wyjazdem do Stanów? Czy... Nie znałem. Uczyłem się, jak byłem w obozie uchodźców w Austrii, uczyłem się trochę, taki był fajny chłopak z Warszawy, nie pamiętam imienia, nazwiska. On udzielał lekcji dla chłopaków, a ja wiedziałem, że jadę do Ameryki wtedy, to chodziłem na lekcje angielskiego. Ale później miałem to, że mój strój do mnie w ogóle nie mówił po polsku, tylko jak robiliśmy pierogi na weekendy, to on śpiewał po polsku pięknie. Nie? I mówił tylko do mnie po angielsku, no i poszedłem na studia, byłem jedynym Polakiem wtedy na studiach. To musiałem się nauczyć angielskiego, także wkuwałem ostro i no i 6 miesięcy tak już zacząłem operować w miarę. No i żeby zdać te klasy, nie? Czy nie wolał pan pracy w terenie od pracy... Czy nie wolał pan pracy w terenie od pracy w więzieniu? Dużo od nas oficerów ucieka do policji, żeby pracować, bo nasz department nie pracował w terenie. Ale ja jakoś... Bo ze mną na mój wiek, nie myślałem, żebym był na tyle, żeby iść na ulicę i gonić za młodymi 20-letnimi bandziorami. Ja się przyjdziemy do tej pracy, myśmy jedną, właśnie o tym wspominałem ci wcześniej, mieliśmy jeden taki plus, myśmy jeździli, latali na ekstradycję. I ja zwiedziłem kupę Ameryki, bo latałem po więźniów, albo woziłem więźniów do innych stanów, wiesz, i latałem... Tak, ale to był prywatny samolot? Nie, no my normalnie na komercyjne samoloty wchodzimy z więźniami skutymi. Z bronią, nie? I wsiadamy do zawsze, jak wozimy więźnia, to na ostatnie siedzenie w samolocie siadamy z nim, jest 2 nas, eskortujemy. I ten, ja często przywoziłem ludzi, co byli pożądani listem gończym, nie? Z Florydy, czy z Teksasu, czy z Kalifornii, czy z Nowego Jorku, wiesz, to byśmy zwiedziłem trochę, wlataliśmy do tam, odbieraliśmy więźnia, przywoziliśmy na lotnisko, wsadzali na samolot, przywozili do więzienia i odstawiali, wiesz. A ludzie się nie bali tak w samolocie? Ludzie byli zaintrygowani. Myśmy to mieli w cywilu, bo mieliśmy to tak incognito, no bo pilot na samolocie wiedział, że my przychodzimy. Stewardessy wiedziały, bośmy przychodzili, wypełniali specjalne papiery przy biurku, nie, gdzie się robi check-in. Wypełnialiśmy papiery, że my jesteśmy oficerem, musimy pokazać nasze gwiazdy, nie, nasze informacje o nas. I wypowiedzieli papier, że eskortujemy więźnia, że mamy broń przy sobie. I wtedy była decyzja kapitana, czy on się zgodzi, czy możemy wyjść nawet na samolot. I oni nas prowadzili pierwszych do samolotu, to myśmy takiego gagatka mieli skutego w kajdanki i on miał łańcuch przeważnie dookoła siebie, żeby nie mógł rękami machać. Mhm. I miał też założone kajdanki na nogi, nie? Legając. Ja przez całe lotnisko? I on tak, da, to my go prowadzili, bo wsadzili go na wózek, wiesz. Zakładaliśmy na przykład sweter na te łańcuchy, żeby nie było widać. I on sobie tak jak pingwin sobie chodził, nie? No, i wchodziliśmy na samolot, oni nas puszczali wcześniej, zanim było oficjalnie wpuszczali wszystkich pasażerów. No i kapitan nas sprawdzał, powiedział dziękuję za wasz serwis, nie, był ten porządny kapitan w większości. No i my siadali z tyłu i stewardessy pytali, czy chcecie panowie coś do picia, a tego, nie wiem, z tym, bo to bardzo nas fajnie. No, tylko jedną rzecz musieliśmy gościowi rozkłócić łańcuchy na nogach, bo jakby była jakaś awaria, samolot, że on miał prawo uciec też. No i on siedział przeważnie przy oknie. Od strony, gdzie nie była moja broń, jestem praworęczny, to on siedział z mojej lewej strony. Nie, no i sobie siedział spokojnie. I aż nie było nigdy żadnych awantów w tym samolocie, że więzień zaczął krzyczeć? Ja nie miałem problemu, ale ja zawsze miałem rozmowę prywatną. Nosiłem na przykład ze sobą taki worek do plucia, jakby zaczął pluć czy coś, to mogłem założyć na głowę. Ja mu po prostu powiedziałem, więc zrobisz, jak ja będę się musiał wstydzić za ciebie, to mówi, twoja mama ci nie pozna, nie? No oczywiście blefowałem, tego nie wolno zrobić. Nie? Ale wiesz, ja po prostu, on mi uwierzył, że ja mogę mu krzywdę zrobić, nie? To strach to jest bardzo dobrym motywatorem, nie? Całą listę pytań przejechaliśmy. Super! Zajęło nam to, no nie wiem, z 2 godziny, na pewno do tego się na części jest podzielone. Krzysiu, bardzo ci dziękuję za ten no nie, czas. No za co? Teraz jesteś w Polsce i rozumiem, że masz dobry tutaj czas. No super, jeździłem już na moim Harley'u parę razy, teraz już za zimno jest.
Ale jadę do Stanów po drugiego Harley'a, bo mam jeszcze drugiego, muszę chcę tu przywieźć, bo chcę całą Europę zwiedzić na tym Harley'u, no i jestem w Polsce. Z tego się bardzo cieszę. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Nie ma za co. Może będą kolejne pytania, to się znowu spotkamy. Albo prywatnie po prostu się spotkamy. Na pewno prywatnie też. Na razie. Dzięki. Trzymajcie się.